Nazywam się Tomek Ciesielski. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, chociaż w kawałku. Czy w to wierzymy i czy to działa? Łukasz Story jest o tyle szczęśliwym projektem, że jest prowadzony od początku, w Scrumie. Mamy dobrze zdefiniowane role w tym projekcie i mamy także odpowiednią ilość ludzi do pracy, więc o tyle Łukasz Story ma dobrze. Dodatkowo zespół tak nie jest zbyt często wyciągany do innych projektów, żeby coś rozwijać i utrzymywać. Przedstawię szybko nasz zespół, nasi product ownerzy, Piotr Bojęcki i Łukasz Wilk. Czemu mamy dwóch, to jest inna sprawa. Pierwsze skrzypce w tym momencie gra Piotr Bojęcki. Analitykiem jest Jacek Szymański. Takie znalazłem na Yammerze. To jest na Yammerze. Beniamin Dziurca. Nie kontynuuj, póki nie wstanę. Beniamin. Beniamin Dziurca, team manager. Mamy także zespole testerów, Kornel Firley i Krzysztof Balcerowski. Oni nie są całkowicie poświęceni Łukasz Storowi, ale w dużej mierze i to bardzo fajnie gra, chcieli tu ze mną. I reszta zespołu. Magda, Kasia. Cały czas napierają. Tak. Janek. Arek. Ja. I tak w skrócie wygląda nasz zespół. O, kurczaki. Bo się nie zmieścił w kadrze. Bo jest taki wielki ten pierwszy. Rodzą się pytania. Kto to jest analityk w Scrumie? Odpowiedź jest taka, że analityk jest pomocnikiem product ownera i tak to u nas działa w Voltersie. Analityk także tworzy user stories, doprecyzowuje zadania, wyjaśnia. Gdzie jest Scrum Master? To jest dobre pytanie, bo niektórzy mówią, że liderzy zespołów są Scrum Masterami, ale nie wydaje mi się, żeby oni mieli taką jakby, nie wiem, władzę albo kompetencje, żeby rzeczywiście móc na każdym szczeblu ulepszać ten proces. Zatem wydaje mi się, że Scrum Mastera takiego stricte zgodnie ze sztuką nie mamy. Jak wygląda u nas wytwarzanie oprogramowania Pukastora? Spotykamy się co 2 tygodnie, czyli sprint trwa 2 tygodnie. Spotykamy się w piątki na sprint review i planning. Pierwsze jajko i drugie i ostatnie jajko są razem w piątek. Sprint zaczyna sprint planning, kiedy przerzucamy OK, sprint planning to jeszcze dopiero tłumaczę, jak to wygląda u nas. Potem mamy daily scrumy, czyli popularnie nazywane stand-upami. One odbywają się codziennie. 2 dni przed sprint planningiem mamy backlog grooming meeting. O każdym teraz powiem, co jak wygląda. Na początek daily scrum. Na początku uznaliśmy, że spotkania stand-upowe można robić w sumie w dowolnym momencie, jak wszyscy się zbiorą, wszyscy przyjdą do pracy, jak wszyscy już sobie zrobią tą kawę, herbatę. Po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że jednak dziesiąta rano to jest idealna pora, żeby się spotkać. W dodatku do spotkań włączyliśmy testerów, więc ten zespół jest pełniejszy. Czyli na tej samej lokalizacji, tak? Tak. Co obrazuje ten oto obrazek? Tutaj spotykamy się w zespole i tu mamy testerów poprzez Jabrę. Przez linka się z nimi łączymy i rozmawiamy prawie jakbyśmy byli w jednym pokoju. Prawie. Duchowo. Staramy się nie podpierać, żeby to spotkanie rzeczywiście było krótsze. Tak jak Janek już wspomniał, na daily meetingu nie rozwiązujemy wszystkich problemów, tylko komunikujemy, potem umawiamy się na spotkania już w mniejszym gronie, żeby problemy rozwiązywać.
No oczywiście zadajemy sobie te sztandarowe 3 pytania, co robiłem, co będę robił, jak wstrzymał problem. Tak to mniej więcej wygląda. Co to nam daje? Wszyscy wiedzą, kto to robi. Staramy się propagować wiedzę w zespole. Znamy problemy, jakie występują, jeśli przez to, że wypowiemy te problemy, może się okazać, że ktoś już miał z tym do czynienia i może szybko pomóc i rozwiązać problem. Wiemy, co dalej robić, bo jeśli ktoś nie wie, co będzie dzisiaj robił, to trzeba mu powiedzieć, co ma robić. Zalety są spore. W przypadku integracji ciągła. 2 dni, tak jak wspomniałem, przed końcem sprintu spotykamy się, aby powyceniać zadania, które nam przygotował Jacek i uszeregował product owner. Powstał taki film dokumentalny, około 36 minut, bo chciałem go jakoś odpowiednio zmontować, ale technicznie nie udało mi się tego zrobić dobrze, więc mam kilka screenów z tego filmu. 2 razy udało nam się przeprowadzić taki grubby meeting z projektorem. Za pierwszym razem się okazało, że to jest fajne, za drugim już nie. Okazało się, że wszyscy wolą patrzeć w swój monitor, śledzić to we własnym trybie i w ten sposób zapoznawać się z zadaniami. To się wiąże, wiadomo, z długim tłumaczeniem, zaangażowaniem wszystkich, tablica idzie w ruch, mamy różne aprobatę, zainteresowanie, inne wyrazy twarzy, także można się rozpraszać pod swoim monitorem, to też jest taki aspekt, bo to spotkanie trwa długo. Widać, wszyscy są zainteresowani, wszyscy reagują, czasami tylko mimiką, ale to jest wymowne. Benjamin jest tym naszym mentorem, widać, że rzeczywiście wciągnie to do przodu i jeśli nam ugrzęźniemy gdzieś i trzeba coś wyjaśnić, dopowiedzieć, to mamy Jacka zawsze pod ręką, bo tak mniej więcej staramy się planować, żeby w czasie naszego grubym meetingu Jacek był dostępny w jakiś tam sposób. Raczej to się udaje, ale no, forma tego, w jaki sposób pytamy, jest dwojaka. Albo przez komentarze bliżej, albo przez linka bezpośrednio. Potem staramy się wycenić zgodnie z ciągiem Fibonacciego. W tym przypadku udało się także do tego ciągu wciągnąć 12. Jak widać, ta wycena jest porozrzucana. Prawda jest taka, że zadanie okazało się naprawdę trudne, bo to w sumie rozmawialiśmy na temat trzech różnych zadań, na temat trzech różnych zadań i no to dyskusja trwała długo, ostatecznie szacowanie, to wycenianie wyglądało tak. No i trzeba było skrajne wyceny uzasadnić. Najpierw Janek z trójką uzasadniał, potem ja uzasadniałem, bo miałem tą najwyższą wartość. Kolejne głosowanie już zbliżyło wyniki do siebie. Ostatecznie także Adek musiał uzasadnić swoją ocenę. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Na koniec Beniamin chwycił to wszystko w jedno i zadecydował, że 13. Tak jak wspomniałem, uczestniczą tylko programiści, nie angażujemy w to testerów z racji tego, że to naprawdę długo trwa, a drugie to, znaczy to ma swoje minusy, to o tym można długo mówić, ale no, praktyka pokazała, że jednak lepiej w to nie wciągać, bo to trwa kilka godzin nawet. Dodatkowo są zdanie, więc trudno byłoby tak się dogadywać i wtedy jeszcze bardziej bylibyśmy przywrócić do komputera, a tak mamy tablicę, możemy łatwiej się komunikować. Wykorzystujemy Green Hoopera z Jiry, mamy poszeregowane odpowiednio user stories, gdzie mamy są user stories. Mamy taką listę, którą możemy przeciągać. Staramy się wycenić tyle zadań, bo troszeczkę więcej, na ile nasze velocity wskazuje w danym momencie. Nie wyceniamy całego product backlogu. Czyli nie wiecie, kiedy projekt się skończy? Nie, bo nasz backlog cały czas się rozrasta. Czyli mniej więcej jaki jest przebieg takiego spotkania. Wspólnie czytamy wymaganie, potem dyskutujemy na temat tego wymagania, żeby spropagować tą wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić. Każdy, żeby miał świadomość, jakie zadanie przed nami stoi. No i żeby każdy był w stanie jakoś ocenić zgodnie ze swoim doświadczeniem. No i wytłumaczyć.
zmuszamy te skrajne wartości wyceny i powtórne głosowanie się trzeba. Janek już mniej więcej wspomniał, o co chodzi. Mamy, jeśli chodzi o workflow, bo teraz już przeszedłem do sprint review, to może zacznę od tego, co dla nas znaczy, że jest to zrobione. Na początku zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby także napisanie testów automatycznych do zadań chodziło tą definicję. Chodzi o testy GUI, tak? Tak, tak. Testy GUI, Selenium, testy automatyczne, klikalne. Doszliśmy do wniosku, że w jednym sprincie nie jesteśmy w stanie wytworzyć tych funkcjonalności i jeszcze napisać do nich testów. Po prostu nie dało się tego zrobić. Zatem stwierdziliśmy, że testowanie, zatwierdzanie zadań user stories przez testerów odbywa się tylko organoleptycznie na podstawie testów akceptacyjnych, a do napisania tych testów GUI powstają osobne zadania takie techniczne, które są realizowane i wrzucane na kolejny sprint. Także u nas funkcjonuje ten element tego workflow. Mamy w ramach tego dokonujemy. Proszę. No, wszystkie user stories z poprzedniego sprintu zadania do ich testowania wchodzą na następne? Tak. Czyli do fragmentu? Do całości. I wtedy już zdążycie zrobić następny sprint? Nie, jest ogon. Testy do poprzedniego. Jest ogon, ale jest on. Ogon nie rośnie jakoś znacząco. Tak, on nie rośnie, bo on się wiąże z tym, że na początku trochę było researchu takiego po stronie testowania. Gdybyście się przyznali sobie sprint tak naprawdę, to by się okazało, że zdążycie zrobić i zadanie i testy. No tak, ale chodzi o problem, zobacz, że jak każde zadanie ma mieć testy, to by się okazało, że deweloperzy, którzy nie robią testów tych automatycznych, w pewnym momencie w zasadzie no nie mogliby dewelopować user stories, bo pierwsze zadanie muszą się pójść do testów, tak? A to jest głównie. Masz taki poziom, że ktoś się zajmuje opisaniem stricte testów, wcale nie ma, ktoś się nie dewelopuje. Tak, no tak. To osobny zespół. A czy jest tutaj trochę takie podejście kanbanowe? Tutaj tak, w tym zakresie. W kroku sprawdzamy także w ramach zespołu programistów, czy zadanie jest zrobione, czy przechodzi test akceptacyjny, czy są napisane testy, czy kod jest czytelny, czy są komentarze, czy nie jest kod w ogóle zawiły i bezsensowny. W jaki sposób odbywa się sprint review, który jest z tej piątki? Obecni są wszyscy z zespołu oraz zainteresowani i ciekawcy. Zapraszamy wszystkich, jakbyście chcieli kiedyś uczestniczyć w tym spotkaniu, to zapraszamy w piątki, co dwa tygodnie. Krótki film pokazujący, jak to się odbywa. Wszystko się odbywa przez Zika. Jest prezentowana nasza aplikacja. Film nie jest najlepszej jakości, ale Arek prezentuje, co sprint review, inna osoba prezentuje zadania, które były w sprincie. Tym razem Arek. Wszyscy są zaangażowani, wszyscy uczestniczą w tym spotkaniu. Jest to spotkanie według mnie bardzo nudne, ale potrzebne. Dlaczego? Myślimy nad tym, żeby skrócić po pierwsze to demo, bo demo zazwyczaj jest bardzo rozbudowane i przechodzi dokładnie przez wszystkie user story. Myślimy nad tym, żeby wybrać tylko te najciekawsze i pokazać tą główną ścieżkę i ten przyrost, który był najważniejszy w ramach sprintu, a nie pokazywać oczywiście wszystkiego. Jak to się ma do reguł skramowych, gdzie de facto każde user story powinno być zaprezentowane i zaakceptowane przez stronę biznesową? W realnym świecie okazało się, że i tak nikt nie jest w stanie tak się długo skupić nad tym, co zostało wytworzone i zaprezentowane w ramach demo. Jacek zawsze stwierdzał na koniec, ja sobie i tak to poklikam. Czyli robi to później. Tak, robi to później i ewentualnie potem zgłasza jakieś zastrzeżenia albo po prostu nawet błędy. Ale to się rzadko kiedy zdarza. Dlatego, że mamy tę weryfikację. Czyli wierzycie, że product owner na bieżąco po waszym sprincie będzie zweryfikował funkcjonalność aplikacji, zgodność z tym, co było w backlogu, co zostało zaimplementowane? To jest na zasadzie zaufania do biznesu. Tak, to jest to najciekawsze w tym przypadku, nie? Zamieszanie, bo nasz biznes, powiedzmy, w imieniu, to raczej, że właściwie nie zaglądają.
czy usypia wszystkich. A czy ja w ten sposób działałem? Nawet nie prezentowaliśmy żadnej funkcjonalności. Po prostu oddawaliśmy sprinta, pokazaliśmy ze dwie rzeczy na szybko, że działa, a później produkt ownerzy sobie dokładnie to mieli przeklikać i na tej podstawie z przesunięciem powstawał backlog poprawek, tak? Tak, tylko że to się też kłóci potem z definition of done. Musi być ten odbiór przesuwa, na sprint review, tak? No, jeśli nie odbierzemy na sprint review, to kiedy? To już tak trochę te nie gra z regułami. My staramy się to demo jednak większe zrobić, niż tylko pokazać kilka rzeczy. Oczywiście wybrać te reprezentacyjne przypadki i je pokazać. Naprawdę dopiero raz skróciliśmy ten odbiór. Jeszcze nie wiemy, czy to się przyjmie. Tak, tak. No na razie mamy praktykę jednego sprint review, żeby to skracać. Motywacja jest spora, żeby jednak wszystko działało i takie demo na sprint review mobilizuje cały zespół, żeby rzeczywiście było to wdrożenie, żeby to było stabilne, żeby tak zwana kura nie poleciała. Czemu robimy sprint review? Chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje w produkcie, że jest ten przyrost. Omawiamy, jakie mamy problemy, jakie mieliśmy i jakie jeszcze mogą się pojawić. Otrzymujemy ten feedback, o którym Janek też mówił. No, to jeszcze coś dopisałem. A kogo dopytujecie o uszczegółowienie user stories w trakcie sprintu? Rozmawiamy z Jackiem i ten kontakt jest, można powiedzieć, ciągły. Czyli Jacek w jakiś sposób jest wewnątrz zespołu cały czas. To nie jest taki typowy product owner, którego macie dostępnego tylko na sprint planningu. Nie, w każdej chwili praktycznie. Tak, z Jackiem jest o tyle dobrze, że rzeciwiście wstaje komentarz na ciszę i po chwili jest odpowiedź. To jest bardzo łatwe prace i upłynia także. Bardzo, bardzo fajnie się w tym pracuje. Co do sprint planningu, nie mamy osobnego spotkania, czyli jest to spotkanie od razu po sprint review. Odbywa się ono w bardzo, bardzo krótkim czasie. Jeśli mamy dobrze zrobiony grooming meeting, czyli tą wycenę, no to na podstawie velocity po prostu, czy tej naszej prędkości, przenosimy do kolejnego sprintu user stories. No i w sumie tyle. Jeszcze też omawiamy to, na ile będziemy dyspozycyjni w następnym sprincie, na ile punktów możemy się mniej więcej pokusić i tutaj szukamy tego kompromisu pomiędzy wydajnością zespołu i chęcią i wiarą w to, że uda im się to dowieść, a tym, co by chciał product owner. Retrospektywy nie mamy, bo zrobiliśmy takie formalne dwa spotkania, one w sumie niedużo wniosły. Na bieżąco staramy się omawiać problemy na daily scrumach i od razu na bieżąco wszystkie problemy rozwiązywać. Jeśli chodzi o usprawnienie procesu, proces wydaje nam się, że będzie działał akurat w Castorze całkiem dobrze i oczywiście zawsze jest do poprawy. Nie można powiedzieć, że to wszystko jest zrobione, ale co dwutygodniowe spotkanie, żeby coś usprawnić, chyba nie wniosłoby dużo. Zawsze to także omówimy w ramach sprint review albo planningu, że coś jest nie tak, albo że chcielibyśmy inaczej. Czyli robicie to spotkanie nieformalnie. Tak, nieformalnie, po prostu między wierszami. Nie ma takiej ciszy, że niech każdy coś powie. Jakie mamy narzędzia? Korzystamy z TeamCP, Continuous Integration. Mamy trzy środowiska. Develowe to jest środowisko, na które wdrażamy w każdym komicie cała aplikacja. Można zobaczyć za każdym razem, jak idzie postęp w danym sprincie. Zakładamy, że to nie musi być super stabilne i piękne w trakcie sprintu i w ogóle. Potem mamy serwer akceptacyjny, to jest ten, na którym przeprowadzamy demo. Tam są wzdurne dane, ale to jest w miarę stabilne środowisko, na którym można coś pokazać. I mamy także pre-production, gdzie chcemy pokazywać szerszemu gronu, które chciałoby tam może wprowadzać jakieś mądrzejsze dane niż byle jakie. Mamy także tutaj skonfigurowane zadania testów jednostkowych lub integracyjnych,
i także testów automatycznych GUI. To się wszystko pala od razu. Korzystamy z Green Coopera, mam product backlog, już mniej więcej to pokazywałem. Tutaj mamy kolejne sprinty. W każdy taki sprint możemy sobie rozwinąć i zobaczyć, jaka jest nasza wydajność, prędkość oraz ilość user story pointów na dany sprint. Właśnie to jest to, o czym mówiłem. Mamy sprint backlog także w Jirze. To mniej więcej już też pokazywaliśmy, omawialiśmy. Tutaj także są pokazane zadania, ale ich nie będzie widać to dobrze na projektorze. Są zadania deweloperskie, tak? Tak, to są zadania deweloperskie, ale także te dla testerów na wytworzenie testów automatycznych. Mamy także zadania deweloperskie, jakieś techniczne, nie wiem, potrzeba skonfigurować jakiś serwer, przenieść z jednej maszyny na drugiej jakieś środowisko, jakiś refaktoring, te rzeczy są osobno z reguły wyceniane i także wpływają na velocity. Także mamy osobny workflow dla błędu. Mamy także Green Coopera z bardzo czasem. Wzory paski techniczne, właśnie. Tak, wyceniamy. Biznes. Żeby była jawność tego, co robimy w sprincie i ile nam to zajmuje, jak to jest ciężkie i duże. Żeby także można było tym zarządzać. A to jest to velocity. Co? Tak. Velocity. Przez to możemy kolejny sprint zaplanować, że ileś zrobimy zadań technicznych, ileś takich user story typowych, a to nam da cały czas jakąś prędkość naszą i też nie zaplanujemy za dużo albo za mało. Będą czarty, wziąłem z ostatnich trzech sprintów. Wygląda to tak mniej więcej. Tutaj coś się stało, jakieś wymagania doszły. W trakcie sprintu staramy się tego nie robić, ale że mamy takie dobre relacje, to ja coś tam dorzucił, albo na przykład było zadanie zależne. Nie mogliśmy jakiegoś innego zrobić, które zaplanowaliśmy. No i po prostu przypadek nie wpadło i podniosło nam ilość punktów do zrealizowania. Tutaj także coś się stało, chyba po prostu na jakimś miejscu zadania ugrzęzły, bo było łochowo. No może coś takiego. No. Odpowiedzieliśmy sobie już na kilka pytań. Czy analityk może pełnić rolę product ownera? Wydaje mi się, że nie, bo jedna i druga rola ma inne cele. Analityk przede wszystkim chce zrobić dobrą analizę i może to przeciągać w nieskończoność. A product owner chce dostać produkt tu i teraz. Więc tutaj musi być ta gra cały czas. Gdzie jest Scrum Master? Czy go potrzebujemy? Znaczy, na to pytanie nie odpowiedzieliśmy sobie, bo nie wiem, czy potrzebujemy. Czemu nie ma testerów na grooming meetingu? Odpowiedziałem w międzyczasie. Czy popełniamy błędy? Owszem, popełniamy sporo błędów. Staramy się za każdym razem je eliminować. Mógłbym przytoczyć pewno kilka, ale myślę, że akurat ramy czasowe nie pozwalają. Możemy jeszcze tak w kuluarach omówić. Czy user story są zawsze dobrze podzielone? Nie zawsze, ale jest tym coraz lepiej. Chodzi o to, żeby zadanie się mieściło w jednym sprincie, a jeszcze lepiej, gdyby się mieściło w jednym dniu. Udaje się to osiągnąć. Też pewno czasami jest dużo pracy analityka. Czemu nie mamy karteczek? No, bo mamy zespół rozproszony i jest nam łatwiej to robić na monitorze. Jakie mamy velocity? Nie, to chyba głupie pytanie. To ja bardzo dziękuję bardzo. A nie tak, bo... A jak jest kwestia, już mi wypadło, że kwestia tego wyceny to jest wycena user stories, czy pod zadania programistyczne też są wyceniane? Pod zadania programistyczne nie są. Jest sobie user story rozbijamy na mniejsze zadania programistyczne. Kiedy? Później, w realizacji. Na początku sprintu albo przed przydzieleniem do konkretnej osoby zadania, albo jeśli nie da się przydzielić do jednej osoby, albo chcemy to rozdzielić, no to tworzymy sobie podzadania, które mogą realizować, może realizować kilka osób, ale tych zadań już nie wyceniamy, tylko te duże. Tak. Czy już w tej chwili jesteście w stanie powiedzieć cokolwiek na temat tego, jak wraz ze sprintami zmienia się wasz rozwój? Ono ciągle rośnie, ale także są przetasowania w zespole i na początku też mieliśmy dużo researchu.
którego akurat nie liczyliśmy. Małe dane wejściowe, ale z tych trzech, czterech wykresików wyglądało, że już się zmienia. Nie? Ten pierwszy dziwny, przy drugim no też to wyglądało dziwnie, a im dalej w las, tym to spalanie lepiej idzie, to co też. Będzie to spalanie idzie coraz równiej, natomiast to nie jest jedno. To nie ma być. To też coś nie mówisz, nie ma, że nie pracuje zespół. To jest trudno porównywać, bo słuchajcie, bo dużo jest takich zadań, jednak są pewne fluktuacje trudności nawet, tak? Znaczy jest pewna powtarzalność, no oczywiście staramy się uwzględnić wycenie, jeżeli jest 10 zadań, które są bardzo podobne, no bo takie z tym się też zdarzają, to oczywiście my staramy się je mniej wycenić, no wiadomo, że no zrobimy to szybciej, tak? Ale ja myślę, ogólnie rzecz ujmując, na pewno widać, że robimy szybciej, natomiast wzięcie tak po prostu bez namysłu tych wyników, ile punktów zeszło i stwierdzenie, że to dokładnie o tyle szybkość szkoła wzrosła, byłoby moim zdaniem nadużyciem, bo jednak nie ma dwóch takich samych sprintów, tak? Znaczy, mimo wszystko, że staramy się wyceniać coraz lepiej, to rzeczy fluktuują. Natomiast jak na pytanie takie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że rośnie, tak. Ja jestem w stanie powiedzieć, że tak, na pewno rośnie. No tak liczbowo, mimo że to właśnie nie można porównywać. No bo to dwukrotnie wzrosło. No właśnie. Tyle, że jeżeli, tak, tak, że jeżeli wyceniacie klaski techniczne, to... Znaczy pamiętajcie, że to jest rzecz względna, nie ma znaczenia, czy to jest 100 czy 150, jak zespół nabiera doświadczenia w wycenie, tak, bo do tej pory tego nie robił, to też zaczyna inaczej wyceniać i to velocity się stabilizuje, ale nie z powodu, że robimy więcej, tylko na przykład, że zaczęliśmy inaczej wyceniać. To jest tylko cyfra dająca pojęcie do planowania w przyszłości i o ilości zrealizowanych rzeczy, o ich pracochłonności i to tylko tyle, tak? To nie oznacza, że dwa razy szybciej robimy. Na pewno nie dwa razy szybciej. No. Na pewno nie dwa razy. Liczy na godzinę. No. Ale jeżeli już o tym mówimy, to nie są rzeczy słowa pracochłonność. Jeżeli mówimy o skomplikowaniu zadań, to mówmy cały czas o skomplikowaniu zadań i używajmy słowa pracochłonność. No nie używamy. W czym mierzysz skomplikowanie może?